się rozwija, rozwija się przestrzeń, rozwijają się sposoby i rozwijają się ludzie, to bardzo ważne i ciekawe doświadczenie, które można wykorzystać w rozwój zarówno własnych działalności, jak i przemysłu. Uważam, że to jest nowy sposób na kształcenie, na wychowywanie, uczenie. Też, że to powinno się odbywać na uczelni. To wśród studentów z różnych grup, z różnych dziedzin, czy to ekonomii, finansów, ale i designu, i techniki. Bo jednak mówimy o projektowaniu, a to jest robota zespołowa. To, co w Polsce się w tej chwili dzieje, patrząc jakby z perspektywy kogoś, kto mieszka za granicą, mogę tylko powiedzieć, chylę czoła i naprawdę wrażenia są niesamowicie pozytywne. I życzyłbym sobie, żeby w wielu innych miejscach były konferencje organizowane. This is my first time here in Poland. And I'm thrilled to have the opportunity to come. For sure, the conference has been great. Listening to all the questions and really watching everybody be engaged with the speakers and focused on what they're saying. It's been very good. O tej metodzie design thinking mówi się bardzo różnie, w szczególności środowiska projektanckie mają obawy, ja tak to zauważyłem, że jest to rzecz, która wyklucza projektanta z procesu projektowego, jest zupełnie odwrotnie. Takie konferencje mają szansę trochę ten mit obalić. Today's conference has just been absolutely superior to literally everything that I've seen. From the level of professionality, like you guys are focusing on like the most minute details, right? And so all in all, it's been an amazing experience and I'm really looking forward to the next 3 days.